strzelanie w kopalni Wujek w Gdańsku, tam gdzie rozmawiałem ze znajomymi, było odbierane na zasadzie, kiedyś strzelali do nas, teraz strzelają do górników. W Radomiu było to oczywiście kojarzone z wydarzeniami czerwca 76 roku, ale było poczucie, że to nie ta skala tragedii, nie ta skala strat. W Radomiu zatłuczony na śmierć ksiądz Romuald Kotlarz. Jeszcze kilka innych osób straciło zdrowie, ścieżki zdrowia, ale tej skali takiego mordowania ludzi z krótkiej odległości, strzelaniem z broni palnej przez ludzi, którzy doskonale wiedzą, jaki skutek wywoła ich strzał, który wcale nie był konieczny. Tego nie było. Była to świadomość, że mamy do czynienia z ludźmi o mentalności bandytów, zdeterminowanymi. Czy była demobilizująca? Chyba nie. Po prostu bandytów trzeba przytrzymać. Pamiętam, jednym z tekstów, które wtedy stały się bardzo popularne, były takie fragmenty z zapisków więziennych prymasa Wyszyńskiego, gdzie on takiej wronie coś mówił, że usiadła na wysokim drzewie i kracze, odlecisz czarna zmoro. No i to sobie ludzie przypominali na zasadzie takiej, że to było ważne.